Cześć. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią o duchach gór, naszych psach w innych domach, dzisiaj gościmy u Państwa hutników. Posiadają trzy psy od nas. W tej chwili widzimy Ufę, duchy gór, skojarzenie Tarzan, Jałżębek, Bieługa, duchy gór, potężna samica. Proszę zwróć uwagę na jej głowę. Postawiam, to jest czempionka Polski. I proszę zobaczyć, jak ogromna, potężna samica z czysto czarnych linii. Panie Marcinie, jak tutaj charakter tej suki, samicy? Bardzo fajnie. Chodź, Ufa. Ufa. Bardzo mocno pilnuje domu. Fajnie zachowuje się wobec dzieci. Mamy trójkę dzieci. Bawią się razem wszyscy wspólnie. Jeżeli się rozchodzi o obcych, nie ma możliwości, żeby ktokolwiek przyszedł tutaj do nas, wszedł na naszą posesję. Zresztą to zaraz pokażemy. Pokażemy też psa Hetmana, którego nie będziemy przedstawiać blisko, bo jest, jest bardzo agresywny i niestety on by tutaj byśmy nic nie byłoby słychać, jakbyśmy to nagrywali. Postaw jeszcze sukę, żebyście zobaczyli, jaka to jest potężna samica. Przebiegnij się z nią nawet. Piękna w ruchu to jest samica. Lekka w ruchu, proszę spojrzeć. Leciuteńko chodzi. No i zwróćmy uwagę na głowę. Głowa tu jest cudna tej samicy. Cudna. Samica, myślę, że to jest waga około 75 kg, czyli jak na sukę to jest bardzo duża suka. Ufcie, nasze psy są cały czas są puszczone. Kojec, do kojca są tylko zamykane, jak przychodzą goście. Cały czas są puszczone, cały czas się bawią razem. Cały czas nas pilnują. Także na pewno są tutaj zadowolone, szczęśliwe. Jeżeli chodzi o tą samicę, reakcja jest jakby natychmiastowa. Ja tam jestem od niej 5-6 metrów i nie chcę się zbliżyć, bo ona momentalnie go pilnuje. Ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą samicę, tutaj proszę zwrócić uwagę, Marta, najeźdź na tą głowę i z profilu. Takich psów już jest bardzo mało. Tu są świetne, szlachetne, przecudne linie, tylko stricte czarnych psów. Są tutaj legendy, jest tutaj też nasza już nieżyjąca, bo to jest po naszej nieżyjącej samicy, Biełudze, duchy gór, to jest po Tarzanie, Tarzan to już jest sam w sobie legendą, pokaż tą głowę właśnie, zadrzyj uszy, to jest fantastyczne zwierzę po prostu, coś przepięknego i suka bardzo mocna, ogromna suka, o lekkim ruchu. No, ja tutaj jako specjalista tak się mogę wypowiedzieć w tym temacie. Zresztą ona jest też czempionką Polski. No i tak jak powiedziała właścicielka, nie ma tu żadnych kłopotów z ruchem, z dysplazją, z takimi rzeczami. Nic, to są psy naprawdę, są psy zdrowe. No, my jesteśmy bardzo zadowoleni z nich. To są nasze, po prostu oczka w głowie. Mamy trójkę dzieci, mamy trójkę psów. Tak. Świetnie to wygląda, świetnie się to u Was prezentuje. Fajny macie teren, widać, że te psy mają gdzie się wyhasać i czego pilnować, bo to też jest dosyć ważne. I że są stabilne psychicznie, bo to jest najważniejsze. To tak jak mówiłem we wcześniejszych tych filmach, są zrobione tutaj testy psychiczne. Tutaj też sobie by Państwo nie pozwolili na jakiegoś wariactwo w stosunku do trójki, małych dzieci, bo Max jest ile ma lat? 10. Najstarszy 10. I roczniak. Tak. No to muszą być psy takie, z którymi te dzieci można puścić i mówię, to są psy, które są już dorosłe, one są w pewnym wieku, to nie są pieski, które są dopiero w rozwoju, czy tam mają 16, czy 15 miesięcy, czy 6, prawda? Ha ha ha!
cudna samica. Tak. Cudna samica. Ona jest naprawdę też bardzo zrównoważona, nie szczeka bez powodu. Nie szczeka na sąsiadów, jak nic się nie odzywają, jak jej nie wkurzają, nikt jej nie wkurza. To jest po prostu, no ta jest, ona jest tak zrównoważona. No nie przeszkadza, jak jeżeli nikt nie, jakby nie przeszkadza na mnie, to on, to jej też nikt nie przeszkadza. Ale jeżeli ktoś jest jakby dla nas, ja nie wiem, sąsiad by tam nam, do nas krzyczał czy coś, to od razu ona reaguje. Jeżeli jakiś sąsiad się nic nie odzywa albo rozmawia z nami normalnie, to pies też stoi przy boku naszym i nic nie robi. Także naprawdę to jest takie, no można dużo przykładów wymieniać, o jakie to są zrównoważone psy. Sąsiad nasz tutaj przyjeżdża raz na jakiś czas. Pieski nasze informują nas po prostu o tym, że on przyjechał. Zaszczekają parę razy. Sąsiad nie robi nic złego. My wiemy, no, jesteśmy poinformowani. Jest okej, tak? Tak powinny się zachowywać psy. Nie jest to pies, który szczeka na wiatr, który cały czas bez powodu szczeka, tak? Natomiast z listonoszem jesteśmy umówieni przed naszą posesją. Jest cały czas otwarty samochód. Listy doręcza do samochodu. Do płotu nie wchodzi. Tutaj widzicie Państwo Orinę Duchy Gór, potężna suka, proszę zwrócić uwagę, jaka tu jest mocna łapa, to jest ogromna suka, około 80 kg wagi, z czarnych linii po Dorinie i po Tarzanie. Ogromna głowa, bardzo mocna, zresztą było widać, jak ona też tu pilnuje. Jest to suka ponoć super do dzieci, ale tutaj zauważyłem, że niby taka spokojna, ale ona spokojna nie jest w stosunku do mnie jako do obcego, to się da zauważyć, ale ma jak gdyby taki najbardziej jest zrównoważona z tych psów w sensie takiej miłości, ale niech się wypowiedzą też może właściciele. No, Orinka to przedstawiciel naszego syna, bardzo się lubią, no to jest najbardziej ukochany pies naszego najstarszego syna. Orina wie, że Max na przykład wraca ze szkoły, jak autobus zatrzymuje się tam kilometr dalej, cieszy się bardzo mocno, do dzieci super. Kocha dzieci, pilnuje, bardzo zrównoważona. Zgadzają się te psy w trójkę razem? Jak najbardziej. Tak, dwie suczki i pies i oni się super dogadują, super się zgadzają ze sobą. Fajnie się bawią. Bawią się. Razem pilnują. Pies jest bardzo agresywny, to tutaj nawet nie da się go za bardzo pokazać, bo no niestety on tak napierdziela, że głowa mała. Natomiast no, suki tam ufa jakby i ufa i ona dla mnie to są po prostu bardzo mocne, piękne, ale przede wszystkim trzeba też zauważyć, że to są zdrowe osobniki. Zdrowe osobniki, mocne. Tutaj dysplazja jest HDA. Mimo swojego wieku, bo trzeba powiedzieć, że ta samica ma już 4 lata. Tak. Ufa ma ile? 6. Hetman 5. I Hetman 5. Czyli nie są to jakieś bardzo, bardzo młode pieski, tylko to już są takie Azjaty, no, w kwiecie wieku, można powiedzieć. Tak to powinno wyglądać. I tutaj znowu mamy potężną, przepiękną głowę, zero przejścia. Przejście jest tylko niewidoczne, stworzone poprzez łuki brwiowe tutaj. I tu może się wydawać, że to jest taki lekki, tępy klin, ale tu jest płaska głowa, potężna klatka piersiowa, tak? Jeżeli chodzi o Ufę, to ona jest czempionką Polski, tak? Tak. Tutaj to jeszcze ją pokażemy. Zresztą chyba Orina tak samo. Tak. Jeżeli chodzi o tego psa, który Hetmana, to on jest młodzieżowym, on jest, co on wygrał? Ci Europę, wystawę europejską, najlepszy szczeniak na wystawie europejskiej, również czempion Polski. I tutaj Państwo macie psy z czarnych linii, potężne psy, które no już mają parę lat, nie są to psy pokazane, jak co po niektórzy pokazują te młode pieski, tylko które mają rok, czy tam 15 miesięcy, no góra 2 lata, tylko to są psy dorosłe już, stabilne psychicznie.
zadowoleni jesteście ze stróżowania tych psów? Tutaj się chyba Kasia czuje bezpieczna, tak? Tak. My się czujemy naprawdę bezpieczni. To są psy, to są psy, które po prostu cały czas pilnują, kochają dom swój. One nie wychodzą, my nawet mamy bramę. Ja nawet wyjeżdżając, wychodząc, wózkiem wyjeżdżając, otwieram bramę. To są psy, które są już nauczone, one nie wyjdą poza bramę, nie wyjdą bez komendy poza bramę. Ale chyba, że ktoś oczywiście obcy by się pojawił na horyzoncie, bo jakby ktoś się obcy pojawił, one zrobią wszystko dla rodziny, bo to jest, one strasznie kochają dom, pilnują bardzo, pilnują swojego terenu, swojego domu, swoich ludzi. My je kochamy na... Jeszcze muszę dodać, że tutaj bardzo, one są, ja też jestem bardzo zadowolona z tego, że one są zdrowe, bo one nam, nigdy nie mieliśmy z nimi problemów żadnych takich zdrowotnych. Tylko one, szczepienia, no wiadomo, no takie no różne, podstawowe takie rzeczy, tak? Które się robi przy psie, tak? To są po prostu psy tak, no to są takie zahartowane, to, że no nie. No widać, że jeszcze Tania straciła do końca tego zimowego futra, ale to już niebawem. Za chwilę jeszcze Państwu pokażemy tą Ufę. No widać, że ja sam jako nie chcę sobie, jak się mówi, robić dobrze, ale jestem bardzo zadowolony, bo mimo że mamy kontakt, to dawno nie widziałem tych psów i dzisiaj jak patrzę na nie, no to widzę, że ta praca moja hodowlana nie poszła na marne. Są to psy, które są utytułowane, są to psy, które są stabilne psychicznie, są to psy przede wszystkim, z których są zadowoleni ich właściciele, a to jest chyba najważniejsze, nie są poirytowani, bo w stosunku do tych psów, które dzisiaj sam widzisz, no to jest różnica kolosalna, tak? Więc jeszcze raz, przestrzegamy Państwa przed braniem psów z pseudohodowli. I to nie chodzi o papier, tylko papier ma to do siebie, że tutaj jest pełna dokumentacja wszystkiego. Tu są największe legendy, jeżeli chodzi o czarne linie. Dzisiaj, które już praktycznie nie istnieją. I to jest fenomenalna sytuacja. Fenomenalna. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie za odwiedzinę. Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.